Dzień dobry, witam się z wami już z drogi. Jestem prawie na miejscu, salon w zasadzie jest już obok. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj będzie się wydarzać, no to będziemy robiły oczyszczanie manualne, peeling kawitacyjny i coś jeszcze? A, no i potem ampułka i maseczka algowa. Nie zostało mi już chyba dużo czasu, powiem wam, że trochę za późno wyszłam i w ogóle to musiałam podjechać hulajnogą. Także jestem już no na miejscu, chowam kamerę, wchodzę do środka, wypełniam papiery i kładę się na te wygodne łóżeczko. Ja już po moim zabiegu nie wyglądam chyba najlepiej. Tak, no. Zrobiłyśmy maseczkę taką rozpruchniającą właśnie na ten obszar taki, który mam mocno zanieczyszczony. Był peeling kawitacyjny, było no manualne pozbywanie się tych zanieczyszczeń, a potem była ampułka i maseczka algowa i jakby ktoś był ciekawy, to wszystko kosztowało mnie 290 zł w Yasumina Mokotowie. Biorę hulajnogę, jadę do domu. Hello there. Wróciłam do domu i stwierdziłam, że tak wam pokażę jeszcze w takim może innym świetle, jak to wygląda. Myślę, że mam jeszcze jakieś resztki algi przy oczach. Ale tak się prezentuje moja buzia. No jak widać tutaj nieźle walczyłyśmy. Po tej stronie zawsze mam tego więcej. Nie wiem, z czego to wynika, ale słuchajcie, ta strona zanieczyszcza mi się bardziej, mimo że to jest strona jakby, na której śpię, nie? Więc nie wiem dlaczego. Ale różnica, podejrzewam, że będzie duża. Już jest zresztą, ja widzę, wy tego nie zobaczycie, ale ja widzę, jak mi się na nosie pory pozmieniały. W sensie, ile mi się tego tutaj oczyściło. Momentami bolało, nie powiem, że nie. Ale ogólnie jest to bardzo przyjemny i taki dosyć relaksujący zabieg. Dobra. Zmykam, bo lecimy zaraz do... zrobię obiad, a potem lecimy do Obi i do Leroy. Mamy spotkań, póki co tylko tak rzucimy okiem na to, co jest w tych sklepach. Już słuchajcie, jesteśmy w Leroy Merlin. Po tym zabiegu nie wyglądam najpiękniej, musicie mi to wybaczyć, ale póki co sobie właśnie chodzimy i oglądamy. Teraz jesteśmy na dziale, gdzie są meble do łazienek. Może coś wam pokażę. Podoba mi się ta łazienka, nawet te meble mi się w miarę podobają. Ciekawe tylko, czy jest wersja taka, że jest zlew zatopiony w meblu. Czy musi być taki... Nie ma miejsca, jest za niskie. No, no. Tutaj klasyczna biel. Tam dalej też jest coś białego. No jest tego trochę jeszcze tutaj. Nie chciałabym tylko takiej tej na blatowej umywalki, bo to potem strasznie chlapie. Tam jest coś białego też. I normalnie jest chyba zlew zrobiony. Wszędzie, w sensie jest bardzo dużo, słuchajcie, propozycji z tą nablatową umywalką. Zwykłe białe, tak. No. I bardzo dużo jest złotej armatury. Moda widzę, że nie przeminęła. Ja bym powiedziała, że ta mi się nawet by podobała, gdyby miała normalnie drugą szafkę tutaj. I byłaby zabudowana. No. Przyszliśmy do strefy projektowania i patrzcie, jakie ładne tu są łazienki. O, ta mi się podoba, Andrzej. Taki kolor jakby drewno podobny. Ta w bieli też ładna. I te kolorowe kafelki to już nie mój klimat. O, ale to też ładne. Chociaż czarne meble ładnie wyglądają, ale są ciężkie w utrzymaniu czystości. I miss not knowing.
the other way. Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard. Wchodzimy w kuchnię chyba. Ale ekstra kuchnia, jaka wielka. Sztos, ta wyspa, kozak. Ale to raczej projekt już do domu, a nie do mieszkania. Ale bajer. Ciekawe, daleko to wyjedzie. Myślę, że już koniec, no. To jest to coś innego, trochę robi wrażenie. Jakbym miała wyspę, to bym nawet może coś takiego przemyślała. A potem stawiasz garnek, chcesz coś ugotować i masz takie... No wysuń się. Nie, ale same meble bardzo fajne. Białe, matowe. To w ogóle bardzo ładnie zaprojektowana jest ta kuchnia. Znaleźliśmy kabinę prysznicową, która nam się podoba. I ma takie fajne właśnie przesuwne drzwi. Fajna, bo duża. Powiem wam, że jest tego tak dużo, że można dostać oczopląsu. Pierwsze z brzegu płytki, które mi się podobają. Ścienne, więc to tak wiecie, na przykład to prysznic. Te z beżem też ładne, ale do czarnego pewnie lepsze byłyby szarości. Tutaj jakieś kolorowe rzeczy. O, tutaj kolejne. Ogólnie chyba możemy powiedzieć Andrzeju, że podobają nam się często te drewno podobne, albo to takie marmurko podobne, nie? No. Ale powiem wam, że jak tak się człowiek na to patrzy, to ciężko się na coś zdecydować. Jednak te usługi projektowania nie są złe, bo to inaczej wygląda, jak się dostaje, wiecie, projekt całego pomieszczenia i widać te wzory na tym projekcie. Będziemy się musieli umówić na projekt kuchni tutaj, no i łazienki. Strasznie jest tego dużo, słuchajcie. Zbierzemy się chyba i pojedziemy już do Obi, dlatego że jak tak patrzymy na te pojedyncze elementy, to tak nie potrafimy tego spiąć w całość. Lepiej zapłacić, słuchajcie, te 200 zł za usługę projektowania i zobaczyć, jak to wygląda w całości. Także teraz wychodzimy. I jesteśmy w Obi. I nie ma tutaj takiej strefy, gdzie macie gotowe, jakby zamontowane kuchnie w różnych rozmiarach, tak jak w innych sklepach tego typu. Jest tylko coś takiego. I po drugiej stronie jest coś takiego. I szczerze mówiąc, żadna z tych kuchni mnie nie przekonuje. Tu masz wszystkie fronty. A tu są wszystkie fronty, okej. Okay. Czyli możesz mieć szafki i żaluzje. Albo po prostu... Gładkie, albo takie jakby albo w takiej klasyczna kuchnia. Mhm, i z frezem. I tyle. No, nie porwało mnie to obie. Myślę, że tutaj bym nie kupowała tej usługi projektowania, bo nie masz czego za bardzo. No. Także to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze przygody. Hello, wpadłam się z wami pożegnać. Jak widzieliście, nasze wojaże po Leroy Merlin i te po Ikei, które zobaczycie w osobnym odcinku. No,
trochę zajęły nam czasu i mieliśmy właśnie okazję zobaczyć sporo tych różnych wizualizacji. I tak szybko tylko chciałam wam wspomnieć, że skoro byłam w IKEA, to oczywiście coś kupiłam, nie? Jakby nie da się wyjść z IKEA bez niczego. To kupiłam sobie takie woreczki po prostu kuchenne. To jest bardzo przydatne, jak my kupujemy takie, wiecie, duże paczki, nie wiem, czegoś tam, to sobie to po prostu przekładam. To chciała siostra Andrzeja, prawda? To są takie... dzióbki, korki do tego, żeby, nie wiem, oliwę sobie podlewać czy coś. I najciekawsza rzecz, którą kupiłam, mam nadzieję, że będzie wygodna, jeszcze nie testowałam, to jest poduszka. Tutaj chyba widać jej nazwę. Ona jest taka właśnie trochę wyprofilowana. Powiem wam, że była dosyć droga, 200 zł kosztowała. Więc jak na poduszkę, to bym powiedziała, że tak nie tanio. No, ale zobaczymy. Oby była dobra. Ma taki śmieszną taką rzecz, że z jednej strony ma taką matę chłodzącą, co może w sumie będzie fajne do spania. I myślę, że ostatnią rzecz, którą kupiliśmy, powinien pokazać wam Andrzej, bo to on jest tutaj specjalistą od dzikiej przyrody. Andrzeju, co to? Dinosaur jest super. I w ogóle, jak ktoś uwielbia maskotki w IKEA, to jest mini Blahaj, czyli mini rekin do kupienia. W ogóle miały nie być rekinów, a są. A ten dinosaur też jest super, bo ma szyję. Dla kogo go kupiliśmy? Dla Adasia. Na dzień dziecka. Tak. Także tak. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vloga. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. No i do zobaczenia w kolejnym.